wszystkim, z tej strony Kasia. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj filmik o takim malutkim albumiku, który zrobiłam sobie całkiem niedawno, bo w zasadzie działanie przy nim trwało może półtorej dnia. Postanowiłam sobie zrobić takie wyzwanie właśnie między Sylwestrem a Nowym Rokiem. Było ono troszeczkę powiązane z wyzwaniem w AB Studio, ale praca nie jest zrobiona generalnie pod to wyzwanie, tylko sugerowałam się właściwie kolorystyką, która tam w tym moodboardzie była zawarta, także bardzo mi się spodobała i stwierdziłam, że muszę spróbować, bo to dla mnie ograniczenie do jakiegoś takiego zakresu kolorystycznego no, było takim naprawdę wyzwaniem. I kto pamięta te moje małe albumiki, które kiedyś robiłam, tutaj jeden na dzień scrapbookingu, a ten chyba w ramach DT powstał, to pewno się ucieszy, bo właśnie w tym temacie dzisiaj będę opowiadać o kolejnym albumie. To są takie albumiki, które bardzo łatwo można zrobić, mając do dyspozycji tak naprawdę tylko jedynie jakieś pozostałości po kolekcji. Nawet to nie muszą być całe kolekcje, dlatego że głównym papierem bazowym jest biały papier. I tutaj sobie go ozdabiamy jakimiś takimi małymi, naprawdę malutkimi skrawkami papieru. Grunt, żeby generalnie to do siebie pasowało, ale dla mnie to jest świetna zabawa, słuchajcie, bo podczas tworzenia można się fajnie pobawić różnymi chlapaniami, różnymi stemplami, coś co możecie wyciąć, naprawdę z niewielkiej ilości papieru. Tutaj nawet tworzyłam swoje ćwieki, wycinając, wiecie, z kolekcji element i zalewając glossy akcent. Można też użyć tekturek, troszkę je wyembosować. No naprawdę jest to fajna zabawa, zwłaszcza że album jest niewielkiej, takiej, o niewielkich wymiarach. Prosta konstrukcja, oparta tak naprawdę na tych sznureczkach właśnie tutaj. Trzy strony, z czego jedna jest taka bardziej rozbudowana. Można oczywiście sobie te strony inaczej zaplanować. I tutaj taka rameczka akurat w przypadku tego albumu i sporo takich wisiorków metalowych. Natomiast w tym wyzwaniu widzicie, że mam tutaj nawet jeszcze resztki tego, co użyłam. Generalnie trzy kolory tutaj wystąpiły: czarny, złoty i biały. Ja tam troszeczkę szarego jeszcze przemyciłam, ale stałam się szczęśliwą posiadaczką takiego małego stempelka. Bardzo mi się podoba i po prostu postanowiłam pobawić się, jak to będzie wszystko fajnie ze sobą współgrało. Tutaj są też z AB Studio, widzicie, wycinałam tutaj z tagów, bo niewiele miałam jeszcze, niewiele mi zostało po tych świątecznych projektach takich resztek po prostu błyszczących, bo te ich papiery złocone są po prostu przecudne. Są też kalki, które można pozłocić. I ja tutaj generalnie miałam też takie karty do journalingu, aby do Project Life'a. One też kolorystycznie bardzo mi spasowały. Tutaj może nie ten, niekoniecznie ten różowy, ale widzicie, też mające złocenia. I coś tam próbowałam połączyć. Aha, właśnie. Jeszcze użyłam tutaj, o, tutaj może bardziej to będzie widać, kalek kreatywnych z AB Studio. One mają format A4, bo jeszcze mam taki arkusz, bo generalnie do tego albumiku, który robiłam właśnie dla siebie, to użyłam takich świątecznych, bo zaraz Wam opowiem o tym albumie. To są takie kalki, nie kalki, folie kreatywne, one mają nadruk, na przykład taki, i je można oczywiście tymi foliami złoconymi
też pozłocić lub na inne kolory, bo tam w AB Studio jest naprawdę bardzo duży wybór kolorystyczny. Ja tego tutaj nie robiłam, bo nie miałam takiej potrzeby, bo miałam dużo właśnie tych jakby ich złoconych papierów i złoconych z tych właśnie kart z Project Life. Dlatego z czarnym nadrukiem bardziej mi tutaj pasowało, żeby dopełnić tego czarnego. Ale już nie przedłużając, pokażę Wam, jak przedstawia się mój albumik. Wygląda on tak. To też jest taki malutki format. Tutaj patrzcie, ma no niecałe 12, 11,5 na 4,5 grzbiet i długi na 15. Także naprawdę na takie malutkie zdjęcia myślałam sobie właśnie o zdjęciach z Instaxa, albo ja sobie sama po prostu te nasze zdjęcia zmniejszę do takiego formatu, żeby mi pasowały. Generalnie, słuchajcie, zakres tematyczny tego albumu to oczywiście jest około świąteczny, ale taki... Nie chciałam, żeby to był taki tradycyjny grudniownik, dlatego że te grudniowniki mają tam określoną jakby taką odliczalność, tak? Czyli od 1 do 24, czasami niektórzy przedłużają jeszcze i do 26, czy końcówki roku plus jakiś tam może i Sylwester, nie wiem. Ja nie chciałam, tutaj są, tu nie ma dat, tutaj są luźno rozłożone właśnie zdjęcia, takie powiedziałabym, no nie że bez związku, ale nie że to jest pierwszy grudzień, drugi, trzeci, no po prostu jakieś tam z grudnia zdjęcia, nie? Ponieważ ja robiłam dużo takich zdjęć i nam, jak przygotowywaliśmy się właśnie do świąt, zwłaszcza w tym szczególnym okresie, ale też moim pisełom, więc generalnie będą tutaj różnego formatu i różnego rodzaju zdjęcia. I tutaj widzicie właśnie na okładce już ten odbity stempelek na pięknym arkuszu tego papieru złoconego z AB Studio. Tutaj oczywiście są złote listki z wykrojnika, tutaj tak samo, tu mamy jeszcze taguś też z AB Studio, kalka ze złotymi kropeczkami i taka rameczka właśnie instaxowa, tekturkowa. Nie pamiętam już z jakiej firmy, naprawdę, bo dawno to kupowałam. I te rameczki są takie niepoprzyklejone do końca, także będę mogła sobie tutaj spokojnie jakieś zdjęcie włożyć. Napisiki są z kolei z Mintaja, z tej najnowszej kolekcji świątecznej Winterland. Więc wybrałam te, które po prostu będą tutaj pasowały, nie? I tutaj mamy kolejne strony tak dopasowane właśnie pod te święta. Tutaj widzicie, mamy nawet takie, wiecie, jak z tej fotobudki. I to wszystko jest takie właśnie niepodklejone, żebym mogła sobie tutaj włożyć. Także widzicie, że się trochę pobawiłam, bo i stempelki troszkę wykorzystałam. Najpierw, nie wiem czy to widać, na tych papierkach są też chlapania, takie bardzo, bardzo delikatne, złote i czarne. Więc to była pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, właśnie takie chlapania. Tutaj mamy oczywiście też taką możliwość włożenia zdjęcia. I to też jest ta karta właśnie do Project Life. Także bardzo mi się to spodobało. Tutaj mamy też z wykrojnika. Kolejna strona to też są takie rameczki właśnie wykrojnikowe. Znowu ten listek. Napisiki jakieś tam jeszcze miałam takie... To są takie naklejki, takie krople. A tutaj mamy znowu kalkę. Podnosimy, możemy sobie tutaj właśnie nakleić zdjęcie. Tutaj jest wsadzona jeszcze taka karta. Też bardzo fajna, podoba mi się. I tu możemy też zdjęcie nakleić, także spokojnie. Jest nawet sporo miejsca na takie zdjęcia, wiecie. Tutaj zapomniałam zapiąć, ale okej. Okay. Takie świąteczne i przygotowania, no?
z przygotowań właśnie. Tu mam taką kieszonkę, do której wsadziłam różne karty, nawet ramkę, do której można to zdjęcie podkleić. Tu jest taki mały taguś też z AB Studio, widzicie, jeszcze świąteczny. No i też napisiki właśnie takie. Te arkusze czarne to też wzięłam z AB Studio. To jest kolekcja, o ile się nie mylę, In the Past. Bardzo fajna, ale taka mega vintage'owa, więc generalnie tylko ten arkusz pasował mi tutaj kolorystycznie. Ćwieki z Empiku wyhaczone. O, teraz będzie fajnie widać te chlapania, widzicie? Sporo tutaj tych chlapań jest, ale one są naprawdę bardzo, bardzo delikatne. I tutaj mamy taką rozkładówkę. Jest zdjęcie, jest rameczka też Instaxowa, która od góry można włożyć tutaj zdjęcie. Napisik plus znowu listek też właśnie z tego stempelka AB Studio. Tutaj mamy taką otwieraną klapeczkę właśnie z tej folii świątecznej, folii kreatywnej. Tym razem miała ona taki, taki śnieżek, pruszył i napisy ho, ho, ho. No i tutaj jest taka mała kompozycja też, żeby sobie wkleić. Naprawdę te zdjęcia są malutkie, ale wydaje mi się, że z takiego świątecznego przygotowania, że to po prostu wystarczą takie. Kolejna tutaj jest stronka, też taka malutka kieszonka. I mamy tutaj różne takie właśnie wkładane elementy, na których możemy i coś zapisać, albo nawet to zdjęcie jakieś przykleić. To też jest jeszcze ta karta z journalingu. O, widzicie, tutaj są takie fajne klapania. Także fajnie takie zestawienie kolorystyczne daje tak naprawdę sporo możliwości, by się wydawało, że nie. Ale spodobała mi się po prostu ta zabawa. Tutaj też postanowiłam taką kieszonkę dać. To jest wykrojnik bodajże Emilii właśnie, Sieradzan. Taki fajny jakby z dziurkacza. Tutaj mamy znowu tą kartę, zobaczcie, jak taka biblioteczna, ale złocona, czaderska jest po prostu. Więc musiała się tu znaleźć. Tutaj mamy znowu takie fajne rameczki instaxowe. Też z wykrojnika wycięte i taka, wiecie, to co mi tutaj wypadło ze środka, nie? To postanowiłam po prostu wykorzystać też jeszcze jakoś, że coś zapisać, czy coś namalować, cokolwiek, tak? I tutaj mamy właśnie napis Czas na kakao. To jest stempel z kolei z Actiona, taki kubeczek z tymi piankami. Tutaj mamy kolejną stronę, to też kieszonka, bo fajnie się prezentują właśnie te karty do Project Life'u właśnie tak jako kieszonki, bo one już były zaokrąglone. Tutaj mamy trochę więcej tych elementów. Mamy taki fajny papier ho, ho, ho. Też właśnie czarny z takim embossingiem jakby. To też jest jakiś arkusz actionowy. Tu mam taki w formie takiego tagusa, zrobiłam taki sweterek z wykrojnika. Czy mi tutaj ostro jest złapie, czy nie na tym? Chyba tak, chyba mamy troszkę ostrości. O, teraz będzie lepiej. Dobra, to tutaj był ten taguś. No, oczywiście ćwiek, wiadomo. I rameczka też taka mała, instaxowa. Nie, jakieś naprawdę mini, mini zdjęcie. Tutaj mamy z kolei tą ramkę, znowu tekturkową. Też możemy sobie zdjęcie spokojnie tutaj włożyć. Jest ładny jak listeczek z wykrojnika. Wszystko się fajnie właśnie tak mieni. I ostatnie zdjęcie, ostatnia strona to właśnie jest też taka ramka. Albo tutaj mamy jeszcze, wiecie, taką folijkę, właśnie tą w kropeczki. No i znowu jest listek tutaj z AB Studio, też wycięty, złocony. A tu jest taka kieszeń na więcej rzeczy, widzicie? Tu już mam taką fajną kartę, na której możemy sobie na przykład, nie wiem, postanowienia noworoczne wypisać.
A tutaj mamy jeszcze taką kartę, też bardzo fajną. Możemy zdjęcia przykleić jak najbardziej. Jest taguś, który z drugiej strony właśnie to jest fajne. One są białe, także spokojnie możemy sobie zapisać różne ciekawe rzeczy. Tutaj też może być zdjęcie, czy tutaj nawet. I taka mała kopertka na jakieś świąteczne skarby. Też tutaj jest takimi złotymi elementami. Chciałam jeszcze powiedzieć, że okładkę okleiłam tutaj takim materiałem, nie wiem jak to nazwać, to jest taka folia, ona też jest dostępna w Actionie, ona się tak ładnie mieni, jest taka troszkę błyszcząca, także bardzo fajnie mi tutaj spasowała do tej kolekcji, bo całość jest taka właśnie czarna, można tu wyróżnić na tej okładce sporo tych złotych i białych elementów. Także tak się prezentuje mój album wyzwaniowy, który sobie zrobiłam właśnie, żeby powklejać nasze zdjęcia z tegorocznych świąt, właściwie z tego całego grudnia, jak tam spędzaliśmy czas, jak się przygotowywaliśmy właśnie do tych świąt, do tego okresu świątecznego. Także serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że Wam się album spodobał. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!